Witamy wszystkich, nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem kwartalnika Archeologia Żywa i mam szaloną przyjemność, wprost nie wierzyłem, że kiedyś nam się to uda zrobić, zaprezentować Państwu kolejne Q&A z cyklu Kiedyś to było, w którym gościmy nikogo innego jak profesor doktor habilitowaną Hannę Koćkę-Kręc. Jest to osoba znana prawdopodobnie wszystkim, którzy choć trochę liznęli historii wczesnego średniowiecza. Panią profesor, sam poprosiłbym o przedstawienie się, kim pani jest. Wiadomo, takie tam na wstępie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Hanna Koćka-Kręc. Jestem pracownikiem Wydziału Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się wczesnym średniowieczem, zarówno rzemiosłem artystycznym tego czasu, jak i różnymi innymi problemami związanymi z początkami państwa polskiego i z kulturą Europy średniowiecznej. Dobrze, to skoro już wstęp mamy za nami, to pierwsze pytanie, już które pojawiło się zaraz po tym, jak ogłosiliśmy, że to wydarzenie się pojawiło, tak. Będzie. Geograf bawarski, wymieniając plemiona na terenie dzisiejszych ziem polskich, nie wymienia Polan. Słyszałem o teoriach, że takie plemię nie istniało. Czy jest taka możliwość, że nie było plemienia Polan? Rzeczywiście geograf bawarski nie wymienia tego plemienia spośród tych, które wskazał jako plemiona zamieszkujące ziemie polskie. I tu rodzi się pytanie, czy to plemię rzeczywiście istniało, czy też geograf bawarski nie był do końca poinformowany o sytuacji, która tutaj miała miejsce w czasach przed powstaniem państwa. Trzeba bowiem powiedzieć, że wymieniając plemię Goplan, przypisuje im 40 grodów, które jako żywo w tym czasie na terenie dzisiejszej ziemi gnieńskiej. Taka zagadka przed nami, próba odpowiedzi na to pytanie, czy pod tym tą nazwą Goplan kryje się może szerszy obszar, prawda? A więc biorący pod uwagę zarówno prawda, ziemię gnieźnieńską, jak i szerzej też nizinę wielkopolską. I że to jest jakaś taka zbitka, która wynikała z niezbyt dobrego wywiadu, bo przecież wiemy, że ten geograf bawarski jest to źródło karolińskie o charakterze wywiadowczym. Przypuszcza się, że podając wielkość tych plemion i liczbę grodów, którymi dysponowali, no, mieli na uwadze sprawdzenie siły obronnej tego terytorium, możliwości militarnych. Więc być może tutaj mamy do czynienia z taką nie do końca pewną informacją o ziemiach, które tutaj na wschód od Odry były zamieszkiwane przez ludzkie grupy. No i rzeczywiście jest dyskusja na ten temat. Część badaczy opowiada się, że rzeczywiście takie plemię to jest właściwie rzecz, która znaczy, że takie plemię rzeczywiście tu nie bytowało i że to jest jakieś przeniesienie Polan kijowskich gdzieś na w nazwie na nasze terytorium. Albo że to ta nazwa plemienna Polan pojawiła się później i że się to łączy z opowieścią o tym, że Polanie, dlatego tak zostali nazwani mieszkańcy okolic Poznania Polanami, ponieważ zostali polani wodą Chrztu Świętego i stąd ta nazwa się tutaj, prawda, później wzięła. Więc właściwie z tego takim braku jednoznacznej odpowiedzi, bo jedynie źródła pisane mogłyby tutaj tę kwestię weryfikować, a ponieważ takimi nie dysponujemy, jesteśmy zdani na domysły lub opowiedzenie się przy możliwości, że takie plemię istniało, albo też, że jest to jednak prawda, jakieś terminologiczne tutaj pomieszanie. Ale trzeba sobie uprzytomnić, że
tereny, którym się ewentualnie właśnie tę nazwę plemienną Polan przypisuje, były jednak terenami zamieszkanymi, więc jakąś nazwę może ogólniejszą również miały. Tylko jest właśnie ta kwestia, czy rzeczywiście byli to Polanie wielkopolscy. Także na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ani ze strony archeologii, ani ze strony źródeł pisanych. Już widzę kolejne pytanie, tak? Co archeologia mówi nam o państwie Wiślan i o wielkim księciu na Wiśle? Wiadomość o państwie Wiślan pochodzi z tak zwanego żywotu świętego Metodego. Jest to informacja zaczynająca się od słów: potężny książę, siedząc na Wiślech, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im czynił. I rzekł mu wtedy Metody: lepiej by było tobie dać się ochrzcić dobrowolnie na ziemi własnej, niż siłą na ziemi cudzej. I tak też się stało. Tyle mówi prawda, nam ta właśnie legenda panońska na temat działalności świętego Metodego. I na tej podstawie panuje przekonanie o istnieniu protopaństwa na terenie Małopolski i że to jest miejsce kojarzone z Wiślicą i że tam miałaby być siedziba tego wielkiego księcia. Archeologia wyklucza Wiślicę jako miejsce, w którym mogła właśnie funkcjonować taka organizacja. I chodzi tu chyba raczej o wielkim księciu na Wiśle, czyli w ramionach Wisły. I prawdopodobnie chodzi tu i po prostu o Wawel, o gród wawelski, który jest przecież bardzo dobrze znany nam wszystkim jako znakomite miejsce, w którym rozwijała się, prawda, siedziba książęca, wielkie założenie, które w czasach Chrobrego zresztą osiągnęło niezwykłe wymiary, porównywalne z Akwizgranem, wobec czego ta wzmianka powinna być chyba rozumiana jako po prostu odnosząca się do grodu wawelskiego. I rzeczywiście ten gród zasługuje na miano siedziby wielkiego księcia. Bez względu na to, czy był to książę związany tutaj z późniejszymi Polanami, czy państwem polańskim, czy jest to ślad jakichś wpływów wielkomorawskich na południe ziem polskich, czyli na tereny Małopolski, bo związki z Wielką Morawą rzeczywiście na tym terenie są. Co archeologia mówi o praktykach pogańskich w Gnieźnie? To jest pytanie do Gnieźnia właściwie. Badania, które były prowadzone w obrębie katedry gnieźnieńskiej, ujawniły działania ognia, ale wiem też, że w miejscu, który się identyfikuje jako rodzaj właśnie takiego pogańskiego uroczyska. To jest miejsce przy kościele świętego Jerzego, które było najwyższym wyniesieniem na tym i tak wypiętrzającym się wzgórzu, które oznaczało się mocno w terenie. I wygląda na to, że jest to miejsce, w którym jest prawdopodobne, iż były sprawowane jakieś obrzędy. Trzeba bowiem sobie uzmysłowić, że w czasach, o których mówimy, wokół tego wyniesienia, prawda, które dzisiaj jest zwane Górą Lecha, właściwie nie ma osadnictwa. To osadnictwo jest oddalone od Gniezna o około 30 km, czyli w promieniach 30 km nie było sąsiadujących z tym miejscem osad, co powoduje nasze domniemania, iż było to miejsce szczególne. Trzeba do tego dodać, że jest to właściwie nizina wielkopolsko-kujawska, nizina, gdzie właściwie nie mamy do czynienia z wyniesieniami terenowymi i nagle wśród grupy jezior, które tutaj w Gnieźnie się znajdowały, wyrasta rzeczywiście takie, które były
było miejscem zazwyczaj wybieranym do jakichś kontaktów z bóstwem. Więc jest rzeczą wielce prawdopodobną, że mamy tutaj do czynienia z takim właśnie miejscem poświętnym, które odgrywało ogromnie ważną ideologiczną rolę dla całego regionu, do którego właśnie to miejsca docierali ludzie po to, żeby ten kontakt z bóstwem nawiązać. I wszystko jedno, czy mamy do czynienia z bezpośrednim kontaktem ludzi tutaj pielgrzymujących, czy za pośrednictwem jakiegoś przywódcy się to odbywało. Tym niemniej było to na pewno miejsce bardzo ważne dla tutejszych społeczności. Ale oczywiście to znowu są nasze domniemania, które biorą pod uwagę zarówno konfigurację terenową, czyli tę całą przestrzeń, która tutaj, prawda, z którą mamy tutaj do czynienia, jak i właśnie z obecnością kamiennego nasypu w centrum tego wyniesienia. Jest śladami jakiegoś palenia tutaj ogni, więc wygląda na to, że rzeczywiście było to jakieś centrum kultowe, bardzo, jak mówię, ważne dla tutejszych społeczności. Kolejne pytanie dotyczy kwestii, czy archeologia mówi coś o kontaktach plemion zamieszkujących ziemie polskie z Rusią. No, zależy, w jakich granicach będziemy mówić o ziemiach polskich w tym czasie, w czasach, prawda, kiedy jeszcze państwo się tutaj nie zawiązało na tych terenach. Sądzę, że jeżeli były jakieś kontakty, to one miały bardzo pośredni charakter i te kontakty musiały się odbywać jedynie poprzez tutaj tą strefę nadburzańską. Wiemy, że takim ważnym miejscem kontaktu między Rusią a terenem Mazowsza był Gródek nadbóżny i na tym terenie ewentualnie możemy się domyślać takich kontaktów, ale to nie są kontakty z centrum polańskiego, z centrum kijowskim, tylko są, jak mówię, są to raczej kontakty pośrednie, polegające na tym, że się sąsiadowały ze sobą, kontaktowały się ze sobą tylko te społeczności, które w pobliżu siebie zamieszkiwały i ewentualne jakieś elementy tej kultury były przenoszone, ale nie sądzę, żeby one dotyczyły ziemi gniewieńskiej, że to są raczej kontakty docierające na Lubelszczyznę, właśnie na tereny ludności mieszkającej nad Bugiem, nie w centrum państwa piastowskiego. Na ile Lubomia była grodem, stolicą plemienną i nad jakim potencjalnie obszarem? Tu mamy trochę przesłanek rzeczywiście archeologicznych, że jeżeli były kontakty z terenami Wielkich Moraw, to mamy tutaj do czynienia tylko z okolicą Bramy Morskiej, z terenami Białego Lesa. I to jest taka rzecz, którą się łączy troszeczkę z obecnością militariów. Archeologicznie się to nazywa typ blatnicki. To są takie znaleziska fragmentów uzbrojenia, które noszą dekorację roślinną, którą się łączy z kręgiem karolińskim, który miał wpływ na tego typu wytwórczość na terenie Wielkich Moraw i ewentualnie ślady takie mielibyśmy na południu Śląska. I czy Lubomia była stolicą plemienną? To nie przypuszczam, bo proszę Państwa, w czasach plemiennych nie mamy do czynienia z grodami o charakterze stołecznym. W czasach plemiennych, jeżeli mamy do czynienia z grodami, to raczej, jak mogę sądzić z badań profesora Sławomira Moździocha, te miejsca były miejscami
jakiegoś gromadzenia jakichś dóbr, które ewentualnie podlegały też dalszej dystrybucji, ale nie były to miejsca stale zamieszkiwane. One miały raczej manifestacyjny charakter, jako zaznaczające się w terenie miejsca jakichś wspólnot. Ale ludność w tych czasach traktowała te grody raczej właśnie jako ewentualne właśnie miejsca manifestacyjne, a nie miejsca, w którym się mieszkało. Zachowanych źródeł pisanych dla terenów Słowiańszczyzny Południowej niechętnie po prostu się broniono przed ewentualnymi napaściami czy najazdami, ponieważ znacznie bezpieczniej było uciec do lasu. A te grody, jak mówię, raczej pełniły taką funkcję wyznacznika, powiedzmy, jakiegoś centrum obszaru zamieszkanego. Także, że absolutnie nie można tego nazywać stolicą, grodem stołecznym, czy jakimś jedynym centrum. Raczej to była ta sytuacja taka, że niewielkie gródki rozrzucone w terenie pełniły takie tylko funkcje, jak mówię, czasowo zamieszkiwane. Nie miały one charakteru późniejszych grodów, już tych grodów o charakterze państwowym. W którym kierunku rozszerzała się władza Mieszka I i czy archeologia dostarcza informacje o jego walkach z innymi plemionami? Owszem, tak. Tu archeologia dostarcza informacje o jego walkach z innymi mieszkańcami innych terenów ościennych. Przede wszystkim widzimy to poprzez zniszczenie grodów nad Obrą, wielkopolskich grodów nad Obrą, które mają tą właśnie jeszcze przedpaństwową chronologię, powiedzmy IX-wieczną, i w których widać po prostu efekty gwałtownego niszczenia, najazdów, spalenia, porzucanych ośrodków przez mieszkańców. I prawda, widać wyraźnie, że mamy tutaj do czynienia z jakimś napadem. Ten był po prostu obszarem, w którym, jak sądzę, w pierwszym rzędzie była skierowana prawda, ta agresja, trudno powiedzieć agresja, ale w każdym razie to zawłaszczanie, poszerzanie władzy przez Mieszka I właśnie tu w kierunku południowo zachodnim w stosunku do centrum państwa gnieźnieńskiego. A to jest również Pomorze ku północy, ale zarówno ku ujściu Wisły, jak i ku ujściu Odry. Było to następstwem po prostu kontroli szlaków handlowych, które przynosiły nie tylko taki bezpośredni dochód, że tak powiem, to znaczy dostarczały poprzez te szlaki handlowe do centrum państwa Mieszka, docierały pożądane przez niego różnego rodzaju wytwory ludzkich rąk, ale też docierały informacje z otaczającego świata. W ogóle się zaczęło Mieszko, gdzie chciał właśnie ujścia tych obydwu rzek opanować. Początkowo Odrę, ujście Odry poprzez prawda, Wartę, która była tym takim głównym szlakiem komunikacyjnym centrum jego państwa. I prawda, później również, to już później, już za Chrobrego, bardziej kierunek wiślański, prawda, to, który się łączy tak poniekąd z misją świętego Wojciecha, nawiasem mówiąc, to jest też prawda, w jakiś sposób powiązane. Także to są te pierwsze dwa kierunki i oczywiście później Małopolska, jeszcze za życia Mieszka I, prawdopodobnie też Śląsk był opanowany, a więc Mieszko właściwie był tym szczególnie aktywny, jeśli chodzi o powiększanie jego domeny, o te właśnie tereny, o których
już wcześniej mówiłam. Czy Dżuma Justyniana mogą mieć wpływ na Węgrów, na wędrówkę Słowian, na zachód i południe Europy? Nie sądzę, nie sądzę. Nie przypuszczam, żeby w ogóle do terenów, o których mówimy, wieści o jakichkolwiek wielkich, prawda, takich epidemii docierały. Piąty, szósty wiek to są czasy, kiedy Słowianie, jeżeli podejmowali wędrówki, to raczej wyłącznie oparły się one o co najwyżej o deltę Dunaju. Także, że ta, jeżeli mamy do czynienia z migracjami Słowian na zachód, to raczej trzeba je łączyć z opuszczeniem tych terenów przez plemiona germańskie, przez ludność germańską, która była szczególnie zainteresowana Europą Zachodnią, i tereny zaodrzańskie, które były zagospodarowane i o których na pewno Słowianie wiedzieli, były tym miejscem ich zainteresowań, tym terenem ich zainteresowań. I sądząc z wymowy źródeł archeologicznych, mamy tu i do czynienia z takimi kilkoma falami migracji na zachód za Odrę, ze Śląska na tereny dzisiejszych Łużyc i później z Pomorza na tereny, prawda, Pomorza Zaodrzańskiego, ale to jest taka kilkuetapowa wędrówka, która zaczęła się rzeczywiście na przełomie V i VI wieku, a zakończyła się w wieku VIII prawda, zeslawizowaniem Wagrii, czyli terenu Szlezwiku-Holsztynu, aż po rzekę, która do dziś nazywa się Szwentine, to jest mała rzeka, czyli Święcina Słowiańska, i na tym właśnie się ta ekspansja ku północnemu zachodowi Słowian zakończyła. Czy kabłączki skroniowe mogły pełnić jakąś funkcję poza ozdobną? Przede wszystkim pełniły jednak funkcję ozdobną, ale sposób ich noszenia, ich ilość informowała też o pozycji społecznej rodu, rodziny używających takiej ozdoby kobiet. Mamy powody do takiego wnioskowania, biorąc pod uwagę to, że kabłączki skroniowe bardzo często zdobiły głowy zmarłych kobiet w różnym wieku, składane z nimi do grobu, stanowiły część odzieży grzebalnej. I możemy sądzić, że ilość i jakość kabłączków skroniowych rzeczywiście ma osoba, ale wskazują też na jej, prawda, rolę w tej rodzinie. Bo co jest rzeczą ciekawą, w zasadzie najwięcej takich ozdób do grobów wkładano kobietom dorosłym, a więc potencjalnym żonom i matkom. To one były szczególnie obdarowywane takimi ozdobami. Natomiast kobiety bardzo młode, dziewczynki, miewały kabłączki. Niewiele. W niektórych przypadkach było ich to, prawda, dużo, jak to wynika z badań na przykład na cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Krakowie za Krzówku, gdzie jednej młodej dziewuszeczce dano bardzo wiele takich kabłączków, ale podkreślało rolę rodu. Ale zazwyczaj te młode dziewczyny mają pojedyncze kabłączki. Najwięcej mają kobiety dojrzałe, właśnie te matki, żony i matki. I później znowu starsze kobiety mają pojedyncze kabłączki, czyli po prostu jest to jakiś sygnał co do ich roli w rodzinie. Najbardziej uprzywilejowane zapewniały ciągłość rodu. Także one szczególnie były tymi kabłączkami zdobione. Kolejne pytanie
jakie znaczenie na kształtowanie się struktur osadniczych Mierzu Polskiego miał obszar Kujaw? Czy dostępne dane źródła pozwalają potwierdzić istnienie plemienia Goplan na tym terenie? Jaka mowa? Otóż niewątpliwie teren Kujaw miał bardzo odegrał bardzo ważną rolę w konstytuowaniu się centrum piastowskiej domeny. To oprócz Wielkopolski był pierwszy region, który był bardzo silnie złączony z tym terenem właśnie tutaj ziemi gnieźnieńskiej. Właśnie Kujawy tutaj takim kolejnym bardzo ważnym obszarem. Pierwszy powód to jest powód natury ekonomicznej. Kujawy to jest wyjątkowo żyzny teren, prawda? Więc bardzo dogodny do wszelkiego rodzaju upraw, wobec czego stanowił taką ziemię bardzo pożądaną od strony właśnie tej gospodarki rolniczo-hodowlanej, rolniczej zwłaszcza, dostarczającej dobrych plonów przy ówczesnym przecież bardzo takim stosunkowo niskim plonowaniu uprawianych roślin. To była na pewno istotna rola. A poza wszystkim mam do czynienia w okolicy Kruszwicy z bardzo taką wczesną postacią, są wczesne grody, grody w Mietlicy chociażby, prawda, nad Gopłem, który odpełnił bardzo też chyba tą istotną rolę skupiającą osadnictwo w okolicy jeziora Gopło. Natomiast jeżeli przypisuje im bardzo wiele grodów. Tylu grodów na tym terenie nie ma, więc to jest, jak mówiłam, jakaś tutaj błędna informacja, którą ten wywiadowca Karolinski przekazał nam w swoim źródle. Myślę, że po prostu bardzo wcześnie musiał być ten teren kujawski przyłączony jako jeden chyba z pierwszych do centrum państwa piastowskiego. Dosyć szybko musiał być włączony do tej znanej ze źródeł ziemi gnieźnieńskiej i po prostu obydwa te tereny stanowiły ten rdzeń formującego się państwa piastowskiego. Co ja sądzę o kontaktach Ślęża z południem, czy obecnie dużych grodów wieloczłonowych, gilów granicznych? Czy jest to efekt kontaktów dalekosiężnych? Wygląda na to, że na tym terenie można się spodziewać jakiejś ludności z południa. Pamiętamy, że ten obszar Wielkich Moraw stał się dosyć wcześnie terenem takich zakusów ze strony państwa, formującego się państwa Przemyślidów. Wiemy, że Przemyślidzi ten teren opanowali i pewnie nie obyło się to bez jakichś też jakichś takich wojennych sytuacji. Ślężanie przez Bramę Morawską oczywiście mogli się z tym terenem kontaktować. My nie mamy zbyt śladów takich jednoznacznych, ale jest trochę takich materiałów archeologicznych, które wskazują na to, że ta ludność wielkomorawska w tych południowych grodach swoją obecność zaznaczyła. Czy to jest efekt takiego trwalszego tam pobytu? To oczywiście trudno na podstawie materiałów archeologicznych znacznie stwierdzić, ale na pewno te tereny utrzymywały ze sobą kontakt i niewątpliwie ta wymiana kulturowa między tymi dwoma terenami się
odbywała i miała ona na pewno charakter pokojowy, sądząc po wymowie źródeł archeologicznych. Kolejne pytanie dotyczy małych grodzisk zlokalizowanych w Dolinie Mogilnicy i dalej na zachód. Czy chodzi o Mogilnicę w okolicy Giecza? Chyba tak, prawda? Bo rzek o tej nazwie jest kilka, prawda? W związku z tym chciałabym się upewnić, ale zapewne tak. No, tu chodzi przede wszystkim o Grzybową, prawda? Giecz, a zwłaszcza Giecz. Giecz. Nie Grzybowo, przepraszam, chodzi o Giecz. No, jest tam, Giecz się wyróżnia wśród tych terenów i to jest właśnie jedyny taki istotny gród w Dolinie Mogilnicy, który był też grodem wyjątkowej klasy, założonym niewątpliwie bardzo wcześnie, bardzo solidnie umocnionym, stanowił jakieś centrum osadnicze, a w obrębie tego grodziska inwestycje czynione, zwłaszcza obecność świątyń, tam Giecz zresztą jest przedmiotem, obiektem obecnie bardzo interesujących badań wykopaliskowych. Ich rezultaty jeszcze nie do końca zostały upublicznione, ale niewątpliwie jest to gród bardzo istotny. No i przypuszcza się, że gdzieś w okolicy też były jakieś takie miejsca poświętne, które świadczyłyby tutaj jakimś istotnym skupisku osadniczym. Na co tam upadków okresu przedpaństwowego były u ich podstaw leżały właściwie, można powiedzieć, dwie przyczyny. Jedna z nich to jest odsunięcie, przesunięcie się szlaków komunikacyjnych, które powodowały, że te grody zostawały gdzieś na marginesie, gdzieś z boku i przez to utraciły swoje znaczenie. I Giecz jest właśnie takim przykładem takiego ogrodu, który wspaniale się rozwijający, właściwie dosyć szybko utracił swoje znaczenie, mimo lokalizacji tam znakomitych, prawda, kościoła, powiedzmy, który jest też wyjątkowej klasy, ale zszedł jakby na ubocze ówczesnych szlaków komunikacyjnych, w związku z tym jego znaczenie po prostu uległo zminimalizowaniu. A druga przyczyna jest taka, że obejmując jakieś nowe ziemie, władcy piastowscy po prostu takie grody niweczyli, budowali swoje, kładąc własną pieczęć na nowo zbudowanych terenach, wobec czego przyczyny opuszczania takich grodów mogły być dwojakie, mogły być różne i tu możemy tylko domniemywać, prawda, bo opuszczenie takich grodów mogło pozostawić ślady w materiale archeologicznym, jeżeli one były gwałtowne, to wtedy mielibyśmy do czynienia ze śladami palenia, prawda, jakichś, prawda, tutaj wyraźnych ataków, najazdów. Jeżeli takich śladów nie mamy, to możemy tylko przypuszczać, że ten grób po prostu stracił znaczenie i nie był już w oczach władców piastowskich ważny dla budowania ich piastowskiej domeny. Czy prace archeologiczne prowadzone w ostatnich latach mogą rzucić nowe światło na badania nad wierzeniami Słowian? W czasie, sądzę, że chodzi o badania, o wierzenia tak zwane pogańskie. Mamy tutaj do ziem piastowskich, nie mamy żadnych przesłanek mogących rzucić takie nowe światło, ponieważ religia pogańska w różny sposób się manifestowała, że tak powiem. Na Pomorzu Zaolczańskim mamy grody
które miały taki właśnie też wymiar grodów o charakterze, powiedziałbym, no, religijnym, nazwijmy je. A więc to były grody, w których były wypełniane jakieś funkcje związane z wierzeniami pogańskimi. Mamy takie grody na Pomorzu, ogromnie interesujące grody, które wyraźnie były właśnie przeznaczone do wypełniania funkcji związanych z wierzeniami. Na terenie Wielkopolski na takie grody nie trafiliśmy. Chociaż nazwa Sfax jest związana z miejscem kultu Sorożyca. Ale na tym terenie żadnych takich właśnie pozostałości miejsca kultowego nie znaleźliśmy. Ale trzeba też sobie uzmysłowić, że pogańska religia manifestowała się nie tyle w budowaniu jakichś specyficznych miejsc kultowych, z wyjątkiem może takiego miejsca jak które miało wymiar na pewno ponadregionalny, ale z skąpych danych źródłowych wiemy, że religia pogańska była sprawowana w świętych gajach, przy świętych drzewach, przy świętych głazach, w jakich miejscach, które dla ludzi zamieszkujących dany teren było wyjątkowe, specyficzne miejsce, w którym można było oczekiwać łączności z siłami nadprzyrodzonymi. A takie archeologicznie są właściwie weryfikowania, więc tyle tylko możemy na ten temat powiedzieć. Czy na podstawie dotychczasowych odkryć archeologicznych impuls ku stworzeniu państwa polskiego był impulsem wewnętrznym, czy mógł on pochodzić z zewnątrz? Powiem tak, kierunek wikiński proszę odrzucić. Z tego absolutnie prostego powodu, że państwa skandynawskie formowały się w dokładnie tym samym czasie, w którym formowało się państwo polskie, państwo piastowskie. To są procesy, które obejmowały ziemię środkowej i północnej Europy w podobny sposób i w podobnym czasie. Czyli nie ma mowy o tym, żeby formowanie się organizmów państwowych w Skandynawii, czy to duńskiego, najbliższego nam, czy prawda, szwedzkiego, czy już nie mówię o norweskim, żeby one mogły narzucać wzorce do formowania się państwa pierwszych piastów. Przypuszczano, że takie impulsy mogłyby pochodzić z Wolina, bo tam przecież też mamy osadnictwo skandynawskie w jakimś mierze też widoczne, to znaczy obecność Skandynawów. Ale ta obecność Skandynawów to jest datowana ostatnio na czasy, kiedy państwo piastowskie się już zawiązało, więc absolutnie tutaj teren wikiński należy odrzucić i ten trop wikiński, i on nie ma żadnych podstaw w materiale źródłowym. Natomiast co do impulsu wewnętrznego czy impulsów zewnętrznych. Mnie się wydaje, że te przyczyny mogły się zazębiać. Przede wszystkim nie miejmy złudzeń albo jakichś fałszywych wyobrażeń o komunikacji ludzi w czasach, o których mówimy. Ludzie się ze sobą komunikowali, docierały do nich wiadomości ze świata i docierały, myślę, do nich również, do tutaj mieszkańców ziemi gnieźnieńskiej, mieszkańców Wielkopolski, informacje o losach tych plemion zaodrzańskich, które nie próbowały utworzyć struktur ponadplemiennych i które, no, bardzo blisko sąsiadując z Cesarstwem Niemieckim, bardzo szybko zostały po prostu podbite i włączone, prawda, do tego państwa. W związku z tym echa tych prawda, tego, co się działo za Odrą, niewątpliwie tutaj na tereny Wielkopolski docierały, więc to mogło rzeczywiście pobudzić tutaj mieszkańców do tworzenia jakichś struktur ponadplemiennych.
Ale myślę, że to nie trudno nam też powiedzieć, jak to się odbywało. Czy to, jak chce profesor Urbańczyk, na zasadzie jakiejś zgody tutaj, prawda, czy porozumienia. Myślę, że jednak tutaj mamy siłę sprawczą, mamy tej formującej się dynastii piastowskiej, że tu jednak był impuls, który wynikał z tego, że po prostu może już ojciec Mieszka I wiedział, co się dzieje na zewnątrz i jakieś wzorce mógł do formowania tego swojej domeny w jakiś sposób zaczerpnąć. Jakie są plany działań na terenie Ostrowa Tomskiego w Poznaniu? Więc muszę powiedzieć tak, że Ostrów Tumski w Poznaniu jest przedmiotem takich badań ratunkowych w południowej części tego ogrodu na Zagórzu. To są badania wyprzedzające inwestycje, powiem niestety trochę, dlatego że ta inwestycja, która jest realizowana wzdłuż ulicy Wieżowej na terenie Ostrowa Tumskiego, usadziła się na wale grodu. Jest to oczywiście znakomita dla nas okazja do przeprowadzenia tam wyprzedzających badań ratowniczych i one ujawniły niebywale rozbudowane umocnienia obronne właśnie w tej południowej części Ostrowa Tumskiego, pokazujące, że w latach 70. i 80. X wieku to ta południowa część grodu była też potężnie obwarowana, potężnie. Tam są takie niesłychane konstrukcje ułożone w kilku rzędach skrzynie, solidne, umocnione jeszcze, prawda, kamiennym płaszczem. Niesłychanie silny zapór, która broniła tego południowego członu grodu w sposób no, rzeczywiście wyjątkowy. Porównywalna tylko z północnym obwarowaniem grodu przy ulicy Posadzego. Także pod koniec życia Mieszko rzeczywiście obwarował ten gród wyjątkowo. Ale my swoje badania, te podstawowe na terenie grodu poznańskiego, no, zakończyliśmy z tego względu, że muszą Państwo sobie zdawać z tego sprawę, że tereny te są własnością kurii metropolitalnej. Jest tam zabudowa, w dużej mierze zabudowa objęta ochroną konserwatorską, wobec czego nasze badania na tym terenie z konieczności musimy teraz tylko ograniczać do akcji, które są związane z jakimiś inwestycjami kurii metropolitalnej. I dlatego one były ostatnio skoncentrowane tylko w wnętrzu Kościoła Najświętszej Marii Panny, który jest w tej chwili udostępniony do włączenia tego kościoła, pewnie też w jakiś sposób do liturgii, do zamierzeń samej archidiecezji poznańskiej, ale prawda, Kościoła Poznańskiego. Ale wszystkie inne badania, które są prowadzone, muszą być już badaniami powiązanymi z jakimiś właśnie takimi akcjami budowlanymi, wobec czego ja jedynie mogę tutaj w tej chwili służyć konsultacjami, ale już właściwie nie mam możliwości prowadzenia dalszych badań, ale myślę, że moi wychowankowie, młodzi archeolodzy, jak będzie taka okazja, z pewnością te badania podejmą. Podobnie pytania o relacje Słowian Połabski z plemionami zamieszkującymi dzisiejszą Polskę. Takie relacje Słowian Połabskich dotyczą właściwie tylko tej naszej strony, dotyczą Śląska, dotyczą ziemi lubuskiej, dotyczą Poznań. Kiedy to różnie to bywało, wiemy, że ta północna część, czyli pomorskie relacje bywały gwałtowne.
bo prawda, wiemy o tym ze źródeł pisanych. Natomiast te dotyczące tutaj ziemi lubuskiej i Śląska już takie zapewne gwałtowne nie były. Mamy ślady w jakimś przemieszczaniu się mieszkańców Śląska i mieszkańców Wielkopolski na stronę zaodrzańską i zasiedlanie tamtych terenów. Ale myślę, że te kontakty nie miały charakteru gwałtownego. Raczej to są pewnie relacje znowu takie o charakterze wymiany jakiejś, może wymiany handlowej, może też jakiejś wymiany informacji, ale trudno nam to jakoś tak bliżej scharakteryzować. Czy archeologia mówi coś o wpływie chrześcijaństwa o obrządku słowiańskiego z czasów Metodego na okres początkowy? My właściwie nie mamy śladów wprowadzania obrządku starocerkiewnosłowiańskiego na nasze ziemie. Mamy jedynie tą wzmiankę z żywotu świętego Metodego, mówiącą o próbie albo dobrowolnej, albo na siłę ochrzczenia wielkiego księcia siedzącego na Wiślech. Ale jak to wynika z komentarzy historyków na ten temat, właściwie ten żywot świętego Metodego, w tym żywocie świętego Metodego nie chodzi o to, żeby pokazać nam, że to ten książę został siłą ochrzczony na ziemi cudzej lub też dobrowolnie na ziemi własnej, tylko chodziło o przekazanie profetycznych prawda, tutaj zdolności samego Metodego. I to profesor Bieniak na ten temat właśnie tak to skomentował, że to chodziło o pokazanie, że Metody był obdarzony jakichś zdarzeń. Natomiast tak naprawdę to źródło, które przytoczyłam, nie mówi, nie rozstrzyga kwestii prawda, ochrzczenia tego księcia. On mógł być ochrzczony siłą na ziemi cudzej, bo takie przypadki bywały. Może nawet nie zawsze do końca siłą i często nie miały zresztą żadnych następstw dla terenu, na którym taki władca zapanował, bo on po takim chrzcie wracał na swoje ziemie i nadal prawie kultywował wiarę przodków. I że ten obrządek starocerkiewnosłowiański, jeżeli nawet w jakiejś mierze dotknął południowej części Małopolski, to nie sądzę, żeby na Mazowsze dotarł. Także tak to wyglądało. Natomiast jak to wyglądało w okresie chrztu i ekspansji łacińskiej z terenów Niemiec? Ja myślę, że Mieszko I świadomie podjął właśnie przyjęcie czy chrystianizację, przyjęcie chrztu w wersji łacińskiej, ale nie łączyłabym to z ekspansją, bo nawet jeżeli został tutaj biskup Unger, bo tylko o Ungerze możemy myśleć na pewno, że był on biskupem dla ziem polskich przeniesionym z terenu Niemiec, bo o Jordanii nie wiemy, skąd pochodził, prawda? To są tylko próby domysłów co do jego pochodzenia, nierozstrzygniętych zresztą. To myślę, że ja widzę tylko takie pozytywne efekty przeniesienia właśnie tego związku z łacińskim kręgiem kulturowym, że realizowane na naszych ziemiach
pierwsze budowle monumentalne były efektem kontaktów Mieszka I i Bolesława Chrobrego właśnie z tymi terenami niemieckimi w dobrym znaczeniu tego słowa. Co mogę powiedzieć o odkryciach archeologicznych na rynku Łazarskim w Poznaniu? Szczerze mówiąc, nie bardzo je kojarzę. Ja mogę powiedzieć, co mogę na temat odkryć na Placu Kolegiackim, ale na rynku... Te badania na rynku, aha, już wiem, o co chodzi, o porządkowaniu samego rynku, o tej nowych, prawda, już teraz skojarzyłam, przepraszam za to zacięcie, ale rzeczywiście tam było porządkowanie tego rynku w związku z próbą nowego urządzenia tego terenu dla potrzeb, prawda, tego handlu na tym terenie, krótko mówiąc, uporządkowaniu. Muszę powiedzieć, że są to późne, prawda, materiały dotyczące zagospodarowania tego rynku w XVII wieku. To jest ciekawa rzecz, niewątpliwie, bo Łazarz po prostu z biegiem czasu częścią Poznania, wcześniej był osobną, prawda, osobnym miejscem. Po prostu ślady Krzyża Pańskiego niewątpliwie są odkryciem dla dziejów tej rozrastającej się poznańskiej aglomeracji. XVII wiek wydaje się, że to jest trochę poza bezpośrednimi zainteresowaniami archeologów, ale archeologów, którzy badają miasta, również bardzo interesują późniejsze czasy, ponieważ są istotnym uzupełnieniem wiedzy czerpanej ze źródeł pisanych, a czasami tę wiedzę bardzo poważnie weryfikują. Z czego wynika, że nie zawsze to, co jest w źródłach, miało odbicie w rzeczywistości. Także to tak wygląda. Że po prostu archeologia bardzo często uzupełnia istotnie naszą wiedzę o tym, co nam przekazała niekiedy bałamutnie, prawda, bałamutnie zapiski historyczne. Także nie do końca zawsze można historykom wierzyć. Znaczy, nie powiedziałam, nie historykom. Historykom wierzyć należy, źródłom nie zawsze można do końca wierzyć. Dziękuję Państwu za uwagę.